Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Dzisiaj opowiem Wam o nieodłącznym już elemencie podróży autobusem, jak i tramwajem. Dzięki nim wiemy, kiedy wysiąść z autobusu lub tramwaju, a ich głos umila podróż po mieście. Oczywiście mowa o lektorach, którzy zapowiadają przystanki w środkach komunikacji miejskiej. Następny przystanek Gilarska. Poruszymy sobie temat tego, kto stoi za zapowiedziami przystanków, ponieważ nie zawsze jest to znany lektor. Są miasta, gdzie zapowiedzi udziela na przykład pracownik danego przewoźnika, ale są miejsca również, gdzie przystanki zapowiada robot. Przystanek. Plaża miejska. Opowiemy też sobie o okoliczności, w jakich taka osoba zostaje głosem komunikacji miejskiej i jak wygląda proces przygotowania takich zapowiedzi oraz pokażę Wam kilka smaczków, które zostały umieszczone przez przewoźników z zapowiedzi przystanku, na przykład ryk lwa przed wrocławskim zoo. Zoological Garden. Oraz powiem Wam, ile mniej więcej przystanków musi taki lektor przeczytać. Odpowiemy na pytanie, dlaczego w niektórych miastach przystanki są zapowiadane przez znanych lektorów, a dlaczego w niektórych miastach zapowiada je robot. W filmie poświęcimy sobie również trochę więcej czasu dla świętej pamięci pana Tomasza Knapika, który niestety nas opuścił, a miał on też ogromny wkład w warszawską komunikację miejską, o czym oczywiście wspomnę, a jego głos znał każdy Polak. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, gdyż zbliżamy się do liczby 20 tysięcy, a dzięki zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem będziesz otrzymywał powiadomienia na telefon z najnowszymi filmami. Ciężko jest niestety określić dokładny rok wprowadzenia lektorów do komunikacji miejskiej, ponieważ w każdym mieście mógł być to inny rok i inny okres czasu, ale za taki kamień milowy w rozwoju komunikacji możemy uznać rok 2000, czyli przełom wieku. Zaczniemy sobie nasze zestawienie od MPK Kraków, gdzie głosu udziela Damian Galon od roku 2013. Następny przystanek batalionu Skała AK. Ciekawostką jest to, że do krakowskiego MPK zgłosił się on ochotniczo jako osoba słabowidząca, a nie był on zadowolony z tego, w jaki sposób są odczytywane poszczególne przystanki. Jak powiedział pan Damian, ja to chciałem zrealizować od strony technicznej, przy okazji zrobiłem próbkę głosu i okazało się, że chyba się spodobał. I tutaj trzeba zaznaczyć, że zapowiedzi przystanków nie pełnią tylko funkcji estetycznej, ale wręcz kluczową dla osób, które niedowidzą lub są niewidome, gdyż nie mogą oni odczytać aktualnego przystanku z wyświetlacza, czy chociażby zobaczyć to, gdzie aktualnie się znajdują. Przez to osoba, która czyta nazwę przystanku, jest dla takiej osoby na wagę złota, gdyż pełni rolę przewodnika, bez którego takiej osobie byłoby bardzo ciężko poruszać się komunikacją miejską. Przenosimy się do Poznania, a dokładnie do ZTM Poznań, gdzie podróż umila i ułatwia pan Piotr Kołaczkowski. Linia numer 45. Kierunek. Dworzec Zachodni. W 2016 roku został on zwycięzcą konkursu na głos zapowiadający przystanki dla ZTM Poznań. Pan Piotr spełnia swój zawód lektora nie tylko jako osoba zapowiadająca przystanki, ale też w rozgłośniach radiowych, przy współpracach reklamowych dla branży motoryzacyjnej i w wielu innych miejscach. Przyznać trzeba, że pan Piotr ma bardzo charakterystyczny głos i miałem przyjemność go posłuchać w rzeczywistości. Przenosimy się do Lublina, gdzie lektorką, a zarazem pierwszą kobietą w tym zestawieniu jest tajemnicza pani z Radia Lublin. W tym miejscu należy powiedzieć, że lektor w komunikacji miejskiej nie zapowiada tylko przystanków, ale i również inne komunikaty specjalne, takie jak przygotowanie biletów do kontroli. Blokada kasowników. Proszę przygotować bilety do kontroli. I tutaj swoją drogą, nie wiem jak Wy, ale ja zawsze jak słyszałem ten komunikat, to się troszkę stresowałem, pomimo że zawsze jeżdżę z biletem, że może być coś nie tak. Ale kontrola zawsze przebiegała pomyślnie. Dajcie znać w komentarzu, czy też tak mieliście. Oraz komunikat taki jak zmiana strefy biletowej, gdyż w niektórych miastach są różne strefy biletowe i bilet w strefie pierwszej różni się od strefy drugiej. Ale tutaj nie będę się nad tym wiele rozgadywać, gdyż nie jest to tematem odcinka. I komunikatem specjalnym jest na przykład przypomnienie o zasłanianiu ust i nosa. Głos tej przemiłej pani można usłyszeć teraz w 159 pojazdach MPK Lublin, a zastąpił on kobietę i mężczyznę, którzy wcześniej zapowiadali przystanki. Jednolity głos pozwolił również wyeliminować błędy językowe, które o dziwo również się pojawiają.
przenosimy się do Dolnego Śląska, a dokładniej do Wrocławia. Następny przystanek. Dworzec Główny. Main Railway Station. Dworzec Główny. Stawowa. Koniec trasy. Proszę wysiąść z autobusu. Lektorem jest pan Łukasz Klinkę, którego słyszymy w pojazdach MPK Wrocław. Pan Łukasz jest lektorem i dziennikarzem. W wieku 19 lat zaczął pracę w radiu, a następnie zajął się podkładaniem głosu do reklam radiowych, telewizyjnych, filmów dokumentalnych, nawigacji czy też szkoleń internetowych. Jego udział jako głos wrocławskiego MPK był trochę przypadkiem, gdyż otrzymał on telefon od znajomej z Dolnego Śląska, która chciała się poradzić właśnie w sprawie konkursu na głos wrocławskiego MPK. I koniec końców pan Łukasz wystartował w tym konkursie, a jego koleżanka odpuściła, a on sam został wybrany. Pewnie wielu z was ciekawi, ile przystanków taka osoba musi zapowiedzieć. Otóż nie jest to mała liczba, bo w przypadku pana Łukasza wyszło ponad 1000, jeśli chodzi o miasto Wrocław. Zajęło mu to 3 dni, jeśli chodzi o samo nagrywanie, a montaż i przesłanie wszystkiego kolejne kilka dni. Jednakże praca takiej osoby nie kończy się na nagraniu blisko 1000 przystanków, a taka osoba również potem dogrywa swój głos w przypadku, jeśli dojdzie nowy przystanek, czy też jeśli pojawi się jakiś remont bądź objazd. Zatrzymamy się tutaj przy charakterystyce pracy takiej osoby. Mianowicie pan Łukasz mówi, że bardzo ważna jest intonacja zapowiedzi. Najlepiej jest nagrywać ich wiele pod rząd i kolejnego dnia, jak zaczynał pracę, to słuchał zapowiedzi z dni poprzednich, tak aby jego głos brzmiał podobnie. Przed panem Łukaszem głos czytała pani Iwona, która jest pracownicą spółki MPK, ale o dziwo kobieta była zmęczona tym, że musi słuchać siebie w drodze do pracy czy do domu. I jest to na pewno ciekawa opinia i poniekąd panią Iwonę rozumiem, ale dla mnie osobiście byłby to zaszczyt udzielić głosu właśnie dla danego przewodnika, ponieważ dziennie mojego głosu słuchałoby kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy osób. Ale jest kilka smaczków, na które warto jest zwrócić uwagę przy niektórych przystankach. Przykładowo, jeśli jedziemy tramwajem do wrocławskiego zoo, to zostaniemy dodatkowo poinformowani o tym fakcie przez dźwięk lwa, który można usłyszeć przed dojazdem do samego przystanku. Zoo. Zoological Garden. Kolejnym ciekawym smaczkiem jest śpiewany przez panią przystanek Arkady Kapitol, przepraszam jeśli to źle ująłem, który no jak sami możecie usłyszeć brzmi bardzo charakterystycznie. I jako ciekawostkę mogę dodać, że powstało wiele przeróbek właśnie z udziałem zapowiedzi tego przystanku. Przeniesiemy się teraz do Olsztyna, gdzie głos zapowiadający przystanek brzmi lekko sztucznie. Przystanek. Plaża miejska. I niestety o Olsztynie i głosu komunikacji miejskiej za dużo powiedzieć nie można, ponieważ jest to po prostu głos robota przystosowany pod zapowiedź przystanków miejskich. Ale spróbujmy wytłumaczyć sobie, dlaczego Olsztyn mógł zdecydować się na takie działanie. Na pewno w kwestiach finansowych taki sztuczny lektor, nazwijmy to w ten sposób, jest o wiele tańszy niż prawdziwy. Sam proces obróbki dźwięku jest znacznie prostszy oraz gdy w momencie przykładowo trzeba dograć jakiś przystanek albo objazd, też nie jest to problemem. Licencja na takiego robota to koszt 39 euro, co jest niczym w porównaniu do kilku dni pracy lektora, który może sobie życzyć za swoje usługi kilka tysięcy złotych. Takie rozwiązanie znajdziemy również chociażby w Rzeszowie. Jestem Jacek. Jestem głosem syntezatora mowy Iwona. Trudno uwierzyć, że nie jestem człowiekiem, prawda? Możesz mnie w każdej chwili pobrać i zainstalować. Przeczytam dla ciebie dowolne teksty. Mówię po polsku. Takie rozwiązanie często usłyszymy na dworcach PKP, gdzie jest to w pełni zrozumiałe, gdyż numery pociągów, jak i odjazdy peronów cały czas się zmieniają i nie byłoby możliwe, aby czytał to lektor. Chyba że jest to osoba zatrudniona właśnie tylko do tej roli, a to jest kolejny duży koszt. Teraz przeniesiemy się do trzech miast równocześnie, ponieważ pani Agnieszka z firmy Pixel ugości nas swoim ciepłym głosem w trzech miastach Polski: w Szczecinie, w Bydgoszczy oraz w Toruniu. Czeremchowa. Słoneczna. Chabrowa. Ciekawą sprawą musi być uczucie, gdy ktoś mieszka w Bydgoszczy, jedzie do Szczecina i tam wsiadając do autobusu słyszy ten sam głos. No, taka osoba musi poczuć się jak w domu.
Jako ciekawostkę można dodać, że jeden z przystanków Bydgoszczy, a dokładnie przystanek Opery Nowa, poprzedzony jest utworem muzycznym z opery Wilhelm Tell Rossiniego. Myślę, że jeśli jedziemy kilka razy w miesiącu, jest to przyjemny dodatek, ale jestem ciekaw opinii pracowników MZK, którzy słyszą to po kilka, jak nie kilkanaście razy dziennie. Ciekawą personę zapowiadającą przystanki można również spotkać w Łodzi i jest nią Kamil Maćkowiak. Jest to aktor i reżyser łódzkich scen. Zastąpił on w tej roli komentatora sportowego pana Tomasza Zimocha, który nie spodobał się tak do końca wszystkim pasażerom. Wysłuchajcie zapowiedzi pana Tomasza. Kurczaki, socjalna. Przypominamy o obowiązku skasowania biletu. Wiele osób uważało je za zbyt krzykliwe lub nawet niewyraźne. A teraz posłuchajcie dość świeżego głosu, ponieważ można go słuchać dopiero od roku, a mianowicie, tak jak wspomniałem, pana Kamila Maćkowiaka. Torniczy tego tramwaju życzy państwu miłego dnia. W łódzkiej komunikacji miejskiej usłyszymy również wiele ciekawszych komunikatów, jakich nie usłyszymy w innych miastach. Między innymi przypomnienie o kasowaniu biletów, prośba o ustępowaniu miejsc kobietom w ciąży, a także informacje o atrakcjach turystycznych i życzeniach okolicznościowych. Przechodzimy teraz do najbardziej charakterystycznego głosu w całej Polsce, który towarzyszył nam przez wiele lat, od roku 1995. Oczywiście tą osobą nie był nikt inny jak Tomasz Knapik, czyli znany polski lektor. Niestety dnia 6 września otrzymaliśmy informację o tym, że pan Tomasz Knapik niestety nas opuścił. Jest to na pewno bardzo smutna strata dla wszystkich Polaków, gdyż pan Tomasz czytał wiele filmów, a także programów, przykładowo na stacji TVN Turbo, którą sam często oglądałem. Miał swój ogromny wkład również w rozwój kanału na YouTube o nazwie Duży w Maluchu, gdzie znajdziemy wywiad właśnie z panem Tomaszem, który polecam obejrzeć. Jeszcze trochę ponad rok temu pan Tomasz brał udział w akcji Hot 16 Challenge 2, aby pomóc w ciężkiej sytuacji innym. Pan Tomasz Knapik, tak jak przekazał jego syn, od ponad 2 miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieli nadzieję, że uda mu się z nim wygrać, ale niestety nie udało się. Najbardziej charakterystyczny głos w Polsce skończyłby w tym roku 78 lat. Następny przystanek. Rolanda. Przystanek na żądanie. Następny przystanek. Kanał Brudnowski. Można również Bogu usłyszeć w Słupsku w komunikacji miejskiej. Nie chcę w tym filmie przedstawiać całego życiorysu pana Tomasza, jak robi to większość gazet i portali, ale chciałem mu podziękować za wkład w kształtowanie komunikacji miejskiej w Warszawie oraz cały wkład kulturowy. Osobiście będzie mi bardzo pana Tomasza brakowało, ponieważ był to głos niezastąpiony i był on nie do pomylenia z żadnym innym. Był on również moim idolem, którego darzyłem ogromną sympatią. Na koniec odcinka chciałbym podziękować członkom grupy Autobusy za pomoc w przygotowaniu materiału oraz jeśli nie wspomniałem o jakimś mieście, sekcja komentarzy należy do Was. Będę serduszkował wszystkie komentarze uzupełniające ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, ale nie proszę o łapki. Proszę o pamięć dla pana Tomasza, który mam nadzieję, że będzie tam wysoko również swoim głosem umilał dzień innym.